Szanowni Państwo, w imieniu redakcji portalu O Historii EU zapraszam do obejrzenia i wysłuchania pierwszej odsłony audycji z nowego cyklu Spotkania Mistrzowskie portalu O Historii EU. Na naszym portalu mamy honor gościć wybitnego historyka, twórcę Polskiej Szkoły Socjologii Historycznej, profesora Marcina Kulę. Z profesorem Marcinem Kulą rozmawiają pani profesor Agnieszka Kolasa-Nowak oraz pan profesor Mariusz Mazur z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Dzień dobry Państwu. Spotykamy się dzisiaj z panem profesorem Marcinem Kulą, który jest jednym z najważniejszych mistrzów w historiografii najnowszej. I będziemy dzisiaj rozmawiali trochę o panu profesorze, a trochę o historiografii, której pan profesor również jest nie tylko twórcą, ale i świadkiem. Przypomnę, że pan profesor Marcin Kula pracował w Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk na Uniwersytecie Warszawskim oraz w Akademii Koźmińskiego. Przez wiele lat napisał kilkadziesiąt książek, zarówno monografii, jak i prac zbiorowych. Mnie udało się przynieść tutaj kilkanaście z nich, ja nie będę wszystkich pokazywał, natomiast chciałbym zwrócić uwagę co najmniej na kilka tych książek, na przykład na książkę pod tytułem Anatomia Rewolucji Narodowej – Boliwia w XX wieku, na książkę Narodowe i rewolucyjne, kolejną bardzo istotną książkę w tamtym okresie, na bardzo ważną książkę zarówno dla pracowników, dla historyków zawodowych, ale i dla młodych adeptów i dla studentów, krótki raport o użytkowaniu historii. Wreszcie na książkę Historia moja miłość, ale z zastrzeżeniami. Pan profesor jest autorem również książki Zegarek historyka, czy o co chodzi w historii. Wreszcie wizytówka historyka. Tak jak powiedziałem, nie jestem w stanie wymienić wszystkich tytułów, ponieważ musiałbym przez kilkanaście minut mówić o tytułach i o samych książkach, natomiast chodzi o to, żebyśmy posłuchali pana profesora. Witam również panią profesor Agnieszkę Kolasę-Nowak, która będzie razem ze mną pytała pana profesora, będzie indagowała o tę przeszłość. Chciałbym zacząć od takiej kwestii. Kilka miesięcy temu na Wydziale Historii Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się uroczystość 80-lecia pana profesora Marcina Kuli, na którą przybyło bardzo wielu historyków. Przyznam, że byłem zaskoczony, bo byli to historycy z całego kraju, było naprawdę wielu, spodziewałem się, że będzie dużo ludzi, natomiast nie spodziewałem się, że aż tak dużo. Odbyło się kilka dyskusji podczas tego spotkania. Ale pan profesor w pewnym momencie, być może ironicznie, powiedział, że zabrakło panu jednego wątku, to znaczy długiego trwania. Przypomnę młodym adeptom historii albo studentom, którzy będą nas oglądali, że kategoria długiego trwania powstała kilkadziesiąt lat temu. Jej twórcą jest Fernand Braudel, wybitny francuski historyk ze szkoły Annales, szkoły bardzo bliskiej twórczości pana profesora Marcina Kuli. Chodziło w tej kategorii o stworzenie historiografii, która wychodziła poza standardy historii zdarzeniowej, która wówczas dominowała nie tylko we Francji, nie tylko wówczas, ale również i dzisiaj jest to pewien mainstream historiografii. Natomiast długie trwanie miało być historiografią
o przeszłości w długich okresach wieluset lat, wieku dwóch, czasami trzech wieków. Ja oczywiście nie będę pana profesora pytał o doświadczenie pana profesora z ostatnich 300 lat, natomiast chciałbym zapytać o pana postrzeganie długiego trwania, ale również pana jako historyka w tym długim trwaniu. Jeśli mogę, panie profesorze. Tak, no wspomniał pan, czy wspomniałeś, no nie będę udawał, my jesteśmy na ty, wspomniałeś, że był Wydział Historyczny zorganizował obchody mojego 80-lecia, to już samo w sobie jest długie trwanie, prawda? Profesora Brodela miałem honor, przyjemność i tak dalej znać osobiście, chociaż oczywiście no, byłem nieporównanie młodszym człowiekiem, więc to jest taka znajomość specyficzna, prawda? Jak młodszego z wyraźnie starszym, no to już też upłynęło sporo czasu od tego, ale Brodel przywiązywał wagę do długiego trwania pewnych typów działalności człowieka. Pewnego, no zaryzykuję powiedzenie, połączenia geografii i życia społecznego. No to było przecież jego hobby, świat śródziemnomorski, że to trwa od bardzo dawna, tak? Ja bym chętnie dodał, i to mnie interesuje o długim trwaniu, również trwanie instytucji na przykład. Z tym, że to jest całe pytanie, no, do jakiego momentu jeszcze możemy mówić o długim trwaniu, tak? No, elementem długiego trwania jest to, że się od niepamiętnych czasów my jako ludzie ubieramy w coś, no. No, jednocześnie trudno porównać jakiś pierwotny ubiór, prawda, z twoją dzisiejszą marynarką, no powiedzmy tak, prawda. Ale są instytucje, gdzie ja bym się upierał, na przykład wyższe uczelnie, i jeżeli może pamiętasz, zaraz za tą uwagą, że proponuję jeszcze zorganizowanie okrągłego stołu o długim trwaniu, dodałem, bo uniwersytety są instytucjami długiego trwania, pod warunkiem, że się ich nie zepsuje. No mniej więcej tyle. No. I zadałem pytanie jeszcze. Czym uniwersytety są zjawiskami długiego trwania? No po pierwsze, w pracy badawczej niestandaryzowanej można wymienić całą masę odkryć z różnych dziedzin, nawet przypadkowo wynikłych. Po prostu ludzie pracowali na danym polu i coś odkryli. A po drugie, są instytucjami długiego trwania ze względu na kontakt wykładowców, nauczycieli akademickich ze studentami, że to nie jest kontakt no, jak maszyna do przetrawiania, prawda, kazusów i stawiania lepszych lub gorszych stopni. Stańmy przy tym. Panie profesorze, ale przyznam, że ja rozumiem oczywiście tę koncepcję i Brodela i to, co pan profesor powiedział, natomiast chciałbym się dowiedzieć jednak o pana refleksję. Pana profesora jako Marcina Kuli, historyka, który ma kilka dekad za sobą uprawiania nauki i postrzegania również siebie jako historyka. Czy mógłby pan profesor opowiedzieć trochę o sobie? Może ja powiem tak, że mam dobre wrażenia z ewolucji nauki historycznej. Nie, ja nie mówię w tej chwili o polityce historycznej dzisiejszej, bo to mam jak najgorsze wrażenia, ale mówimy o nauce, nie o działaniach politycznych na polu historii. Nie wiem, czy to moje wrażenie jest adekwatne. W końcu trzeba wziąć pod uwagę no, pewne negatywy PRL-u, ale ja zapamiętałem swoje studia historyczne niedobrze. I znowu, ja wiem, że one były lepsze niż w Albanii. Ja wiem, że
No było tam wśród moich nauczycieli akademickich też było sporo osób, no, przed którymi mogę się skłonić, prawda? Ale jednocześnie to była no, pewna masa faktograficzna, którą trzeba było wkuć. No i wkuwaliśmy lepiej lub gorzej, prawda? Dobrze, znowu dwa zastrzeżenia, bo nie chcę tu wyjść na jakiegoś oskarżyciela. Chociaż ja dałem wyraz tym opiniom w tej książce Wizytówka historyka, tam są wspomnienia moje z okresu studiów. Dwa zastrzeżenia. Pierwsze to nie wątpię, że niektórzy profesorowie na seminariach poziomu już magisterskiego, proszę pamiętać zresztą, że wtedy nie ma licencjatu, to trochę zmienia sytuację, no jednak prowadziło sprawy problemowo. I to już nie był może etap wkuwania po prostu dat i faktów. Druga rzecz. W kierunku tego, co ja bym nazwał pozytywizmem, chociaż nie jestem pewien, czy słusznie tak tej nazwy używam, historiografii, no trochę to była strategia obronna. Ona w PRL była często obserwowana w bardzo różnych dziedzinach, do partyjno-policyjnej włącznie, że trzeba w opracowaniach przede wszystkim się mówić o drobnych faktach, o drobnych wydarzeniach, o konkretach, nie uogólniać, no bo uogólniać to może wyjść źle. Znacznie łatwiej było obronić ustalenia historyczne. No, przeczytamy pewną ilość źródeł, napiszemy, że coś było tak, prawda? No dobrze, też mogą nas atakować, no w końcu różne rzeczy atakowano, prawda, w PRL, ale to jest bardzo, to jest takiego konkretu jest łatwiej bronić niż uogólnień. Może to z tego płynęło. Ja pamiętam rozmowę kiedyś z panią Natalią Karpowską, w swoim czasie kierowniczką redakcji historii PWN-u. Ja byłem wtedy jeszcze bardzo młodym człowiekiem, ją wyrzucili w marcu później. To ona, że tak powiem, płakała mi, no w cudzysłowie płakała mi, że ona ciągle słyszy pytania, prośby, dlaczego nie ma nowej historii Polski. Nie mówię o historii Polski, Instytutu Historii Pana, ale takiej historii Polski nowej dla mas. No. A nikt historyków nie chciał tego napisać. No i nieprzypadkowo oczywiście. A jak potem paru takich, dwóch zdaje się, takich bliskich władzom zabrało się za to, to no, wyprodukowało naprawdę bzdurę. Pozwólcie Państwo, że nie wymienię nazwisk. A o mnie potem, nie dokończyłem, przepraszam, myśli. Jak w tej chwili już spoza wydziału obserwuję historyków, no troszkę jednak ich widzę, no nie, to jest przejście bardziej w kierunku historii problemowej. Nie wiem, czy to jest na skutek własnej ewolucji, czy jest po prostu większy kontakt ze światem, co też w końcu niewykluczone. No więc tu mam wrażenia pozytywne. Natomiast jeśli chodzi o nauczanie historii w szkołach, no nie mam z tym wielkiego kontaktu, ale boję się, że to jest też takie bardzo faktograficzne i nie podoba mi się. Ale czy ta historiografia zdarzeniowa wynikała z tego, o czym pan profesor powiedział? No przecież na zdarzeniowość analiści narzekali we Francji, a więc tam nie było tego politycznego wątku. I pan profesor, ale chociaż zapewne nie pierwszy, mówił o tak zwanej filatelistyce, tak? Że historia polega na zbieraniu faktów, zbieraniu Tak. znaczków i wymienianiu się tymi faktami. To jednak nie jest przecież tylko przynależne PRL-owi. Znaczy było raczej zjawisko znacznie szersze. Tak, tylko tam, no nie wiem, na zachodzie,
Ja przede wszystkim, jak ja myślę Zachód, to myślę przede wszystkim Francja, no bo z nią miałem najwięcej kontaktów. Tamta ewolucja poszła znacznie, znacznie szybciej i bardzo możliwe, że dzięki szkole Annal, dzisiaj wszyscy się powołują na szkołę Annal, czy ja wiem, no nie, ja już nie powiem, czy to było naprawdę wpływ tego środowiska. Ale no, na mnie wpływ na pewno wywołało, no nie wiem, różne rzeczy wywołały, ale też potem chłonięcie wobec nauczania historii PRL. Dobrze, jak już mam mówić o sobie. Jak przeszedłem z Instytutu Historii PAN na uniwersytet, a stało się to możliwe po zmianie ustroju w Polsce, chociaż nie przypisuję sobie żadnych wielkich grzechów wobec PRL-u, czy zasług dzisiaj patrząc wobec PRL-u, to stanęło pytanie, no właściwie co mam tam robić na tym uniwersytecie, jak już przeszedłem dzięki profesorowi Samsonowiczowi i profesorowi Nowakowi, to był wtedy dyrektor Instytutu. Znaczy, przy innych pomocy innych kolegów też, no ale to są dwie osoby, które najbardziej zapamiętałem, że mi pomogły. To było oczywiste, że w tym momencie, 1990 rok, no nikogo Ameryka Łacińska nie obchodzi i, no nie wiem, zbiorę dwie osoby, z które będą chciały ze mną współpracować, prawda? Natomiast otwierały się archiwa i no, stawał cały problem przepracowania na nowo praktycznie historii PRL. Bardzo się zresztą bałem tego otwarcia archiwów, bo stanęła przed historykami konieczność, no w pewnym sensie, robienia właśnie historii faktograficznej. No nie ma rady, no pewne rzeczy trzeba było, no trzeba było przepracować pewne papiery i pewne rzeczy z takiej czystej faktografii stworzyć. A ja się zabrałem za dawanie tematów, o których bardziej mogłem powiedzieć, że były problemowe. Zresztą dla pana to jest pana prawe ramię, chyba widzę serię W krainie PRL, nie? Którą pan też zaszczycił swoim udziałem. No tam większość prac jest jednak problemowa, nawet jeśli też no, niekoniecznie rozciągnięta na różne czasy. Natomiast czego ja chciałbym, to i to było, to odzwierciedlała ta książka Narodowe i Rewolucyjne, ja chciałbym przemieszania w miarę możliwości czasów i terenów geograficznych. W czasie, kiedy tutaj rozwijała się Solidarność, ja pisałem o Narodowej Rewolucji Boliwijskiej. Przypuszczam, że gdybym wtedy kolegom powiedział, że mi się to wiąże jedno z drugim, to by spadli z krzeseł, ale to się naprawdę wiąże i to naprawdę można razem rozpatrywać. No i troszkę starałem się to robić w tej książce Narodowe i Rewolucyjne. Dziękuję bardzo. Proszę panią profesor Agnieszkę Kołasę-Nowak. Dziękuję pięknie. To jest naprawdę dla mnie zaszczyt, że mogę wziąć udział w rozmowie z panem Pani profesorem. profesor, dla mnie to też zaszczyt, że rozmawiam z panią. I domyśla się pan profesor, jakie wątki będę tutaj dopytywać. Interesuje mnie przede wszystkim ta część pana dorobku, pracy, starań, wysiłku, która wiąże się z nawiązywaniem sieci, relacji, inspiracji, współpracy pomiędzy historykami i historią, a naukami społecznymi, szerzej w ogóle rozumianymi, czy socjologią historyczną. I ja chciałabym zadać panu profesorowi takie pytanie, też o właściwie autorefleksję, a mianowicie patrząc już na wiele lat takiego starania i prób,
Po pierwsze, chciałabym zapytać, jak zaczynając takie działania, które miały właśnie nie tylko problemową historię rozwijać, ale także właśnie historię społeczną, czy idącą w kierunku socjologii historycznej. Jakie pan profesor wtedy stawiał sobie cele, czy zadania, czy wyobrażał sobie cel takiego działania i jak ocenia pan profesor dzisiaj efekt nie tylko oczywiście swoich starań, ale w ogóle tego rodzaju współpracy i takiej aktywności pomiędzy historią, która raczej w Polsce nie kojarzy się z nauką społeczną, a właśnie naukami społecznymi, które z kolei, jak socjologia, były bardzo długo wąsko prezentystyczne, przynajmniej w Polsce. Tak. Nie wszystko da się wytłumaczyć, naprawdę. I to powiem pani jako historyk, jako socjolog też. Dlaczego poszedłem na dwa kierunki studiów? Bo ja razem od razu zacząłem studiować dwa kierunki, historię i socjologię. Wahałem się, czy nie pójść na socjologię po prostu. Znaczy, było oczywiste, że ja pójdę na humanistykę, chociaż no, bez problemu zaliczyłem te przyrodnicze czy ścisłe przedmioty, no ale każdy coś wyczuwa, że powinien iść w jakimś kierunku, prawda? Więc myślałem o socjologii, ale socjologia była wtedy no, świeżo odrodzona i w ogóle nie było pewne, czy ona będzie istnieć. To wszystko się jeszcze trzęsło. Początek moich studiów to jest 1960 rok. I wymyśliłem sobie, że pójdę na historię, która w każdym wypadku jest, dzisiaj bym dodał, a przynajmniej powinna być, dobrą podstawą właściwie do wszelkiej refleksji społecznej, niezależnie od tego, jak będziemy ją pojmować. Dalej tak sądzę, że powinna być, chociaż nie mam wrażenia, żeby się często stawało. Znaczy, inaczej, żeby być eleganckim. Widzę sytuację, gdy się nie staje, chociaż powinna się stać. Dalej. Proszę wziąć też pod uwagę, gdzie ja kolejno pracowałem. Tutaj. Kolega Mazur wymieniał, gdzie ja pracowałem, no ale to jeszcze można rozszerzać. Zaraz po studiach poszedłem do Zakład Problemowy Gospodarki Krajów Słabo Rozwiniętych przy Uniwersytecie Warszawskim i Szkole Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie. To bardzo trudno zapamiętać tak długą nazwę. To są nazwiska jako prowadzących profesorowie Kalecki i Zaks. Potem, jak nas stamtąd wyrzucano, o czym mogę za chwilę mówić, to nawet dostałem od profesora Kaleckiego taką znakomitą opinię, no, gdybym musiał szukać gdzieś pracy, gdzie no, wiedziałem, że będę musiał gdzieś szukać pracy, prawda? Gdzie indziej. No i nie wiem, teraz jest renesans Kaleckiego, zastanawiam się, już odgrzebałem nawet tą opinię, może sobie zawieszę gdzieś koło własnego nazwiska w Wikipedii, będzie ładnie wyglądało. Nie przypuszczałem, że po iluś latach do tego wrócę. W każdym razie to już było rozszerzenie geograficzne i oczywiście ja nie stałem się ekonomistą z tego powodu, ale to było jednak jakieś rozszerzenie. Ja mogę słuchać i mogę czytać, no z wyjątkiem jakiejś strasznie posuniętej ekonometrii, prawda, gdzie nie dam rady, no, tych tekstów ze zrozumieniem, prawda? Dalsza sprawa. Przyszedłem do instytutu, czy raczej miałem szansę, dano mi szansę przyjścia do Instytutu Historii PAN, znowu. Nie mogę nie wymienić profesora Manteuffla i profesora Łebkowskiego, no, którzy mnie tam chcieli, gdy nas wszystkich jakoś tam tak czy inaczej usunięto ze SGPiS-u po 1968 roku. Zresztą też, no, przepraszam, ale nie mogę się powstrzymać przed wspomnieniem. Profesor Manteuffel był człowiekiem
zawsze na dystans. No, przynajmniej z takimi ludźmi jak ja, ale to szeroko było znane, na dystans i sztywny był bardzo. I mówił takim specyficznym głosem, którego ja nie potrafię naśladować, ale to no, spróbuję naśladować. Zabrzmiało mniej więcej tak. Proszę pana, proszę mieć na uwadze, że teraz pisanie za długich prac doktorskich nie jest modne. Jak na niego to było wyjście naprzeciw już takie, że w ogóle no, trudno sobie wyobrazić, prawda? No i tam przyszedłem, no bo chciałem, bo z tego robiłem prace magisterskie na obydwu kierunkach do pracowni Ameryki Łacińskiej. No ta nazwa się też zmieniała z czasem, ale do pracowni Ameryki Łacińskiej, gdzie ja widziałem, zajmując się Ameryką Łacińską, no bo zacząłem, jak wspomniałem, wcześniej się nią zajmować, widziałem no całą masę spraw, które mnie się nasuwały jako porównawcze, no ale które jednak były inne, prawda? Pracę magisterską z socjologii robiłem u Zygmunta Baumana o kształtowaniu się klasy robotniczej w Brazylii. No dzisiaj to się nikomu nie spodoba, ten tytuł, ale to naprawdę, przepraszam, jeżeli ja mogę tak sądzić, to nie była głupia praca. Naprawdę. Zresztą jest publikowana. Gdyby ktoś chciał sprawdzić, czy nie była głupia, tylko ona jest po portugalsku publikowana. No i potem przeszedłem na uniwersytet, a jeszcze po drodze pracowałem w Akademii Koźmińskiego. Wtedy się nazywała, no trochę inaczej już, nie będę sobie przypominał w tej chwili. Ja wiem, no trochę dlatego, że kierownictwo tej szkoły mnie znało tak zupełnie po prostu, no nie oszukujmy się, a trochę dlatego właśnie, że już miałem ten jakiś wstęp ekonomiczny czy środowisko ekonomiczne z czasów pracy tam na tym zakładzie na SGPiS-ie i uniwersytecie. A potem jeszcze, teraz dosłownie do niedawna, jeszcze trochę zajęć tam mam, w Akademii Teatralnej. Więc ja zarówno ze względu na to, co robiłem, jak ze względu na miejsca pracy, ja wąskości sobie nie mogę zarzucić. Co najwyżej mogę, może sam sobie, a może inni mogą mi zarzucić, rozmycie się na dosłownie wszystko. Ale w ramach tego wszystkiego mi się wydawało, że trzeba jednoczyć przede wszystkim historię i socjologię, że ten podział, który to powstał i który jest bardzo silny, jest, przepraszam, excusez-moi, głupi. Możemy dyskutować, czy należy wychodzić od uogólnienia i sprawdzać uogólnienie na konkretach, prawda? Czy należy patrzeć na konkrety, to a propos może być również kazus, prawda, jakiś, czy patrzeć na konkrety i dojść, zmierzać do uogólnienia. Ale startując z któregokolwiek brzegu, to się trzeba gdzieś spotkać, a nie utonąć, no, że nawiążę do akurat aktualnej tematyki. I jeszcze zupełnie, no, przykład już zaraz przerywam. No to dosłownie nad czym w tej chwili siedzę, no przed zmianą programu komputerowego, to jest takie jakieś opracowanie, rola społeczna. Jak na tym polu mogą się spotkać historycy i socjologowie? I wychodzę tutaj, no zupełnie no najprościej, na dwie pierwsze książki, które stały na półce. Od Encyklopedii Socjologii profesora Sztompki i od podręcznika socjologii profesor Szackiej. No i cytuję te dwie definicje i mówię, no to teraz sprawdźmy, czy one pasują do
różnych sytuacji w czasie i przestrzeni. Oczywiście to w czasie i przestrzeni to jest też mój pewien wybór. No nie ma sposobu sprawdzenia w całej przestrzeni i w całym czasie historii, prawda? To jest też mój wybór, a jeszcze prościej mówiąc, moja wiedza, no, ograniczona, prawda? No, sięga się do tego, o czym się wie, no. Ale myślę, że to jest droga, jedna z dróg, którą warto by uprawiać, i to jest zresztą też próba jakaś, geneza tej serii wykłady z socjologii historycznej, znaczy serii, no ona się stała serią, przecież tego tak nie planowałem, wykłady z socjologii historycznej, z tym, że no ponieważ czas nie jest z gumy, to tam jest oczywiście wada jedna podstawowa, że ja właśnie usiłowałem jakoś przebiegać czasy i miejsca. W za małym stopniu sięgnąłem do tego, co sama socjologia na te tematy mówi. No po prostu mam niepełne, to już wielkie słowo, zbyt mało posunięte lektury socjologiczne. Dobrze, może przyszłość mi wybaczy. Jeśli można, ponieważ oprócz własnych opracowań, książek i analiz, zachęcał pan profesor też zawsze innych, młodych badaczy do tego właśnie, żeby wychodzili poza tak wąsko zarysowane ramy dyscyplin, takich jak właśnie jak historia czy socjologia. To mam takie pytanie, jak pan ocenia dzisiaj, czy te zachęty i to propagowanie takiego podejścia. Czy tutaj jest pan usatysfakcjonowany w części, w całości, czy w ogóle tym, w jaki sposób to młodsze pokolenie przyjmuje tego typu idee? Jestem usatysfakcjonowany. Przecież moi uczniowie i półuczniowie, bo mam całą taką grupę no, ludzi, z którymi miałem kontakt, którzy no, nie robili dosłownie u mnie prac magisterskich czy doktorskich, no to jest przedmiot mojej dumy, no przecież to oczywiste, prawda? Nie, oni na pewno poszli i w kierunku szerszego spojrzenia. Podkreślam, że studium kazusu może być też szerszym spojrzeniem, to wszystko zależy właśnie od spojrzenia, prawda? Albo poszli w kierunku szerszego spojrzenia, albo wręcz no, są na pewno lepiej ode mnie oczytani w tej ogólnej literaturze, nazwijmy to socjologicznej. No, jestem skrępowany, nie chciałbym wymieniać nazwisk, bo zawsze kogoś się pominie, prawda, i tamtemu będzie pominiętemu przykro, ale no dobrze, no, żeby dać przykład takiego podejścia, i to akurat tylko jeden z autorów jest moim uczniem, to książka profesorów Paczkowskiego i Machcewicza o rozliczeniach za zbiorowe zbrodnie, no, w różnych krajach, prawda, po dyktaturach. No to jest właśnie to, czego ja chciałbym, prawda, spojrzenie nie na jedną sprawę i to wąsko potraktowaną, co można zawsze zrobić, ale spojrzenie znacznie szersze. Dam inny przykład. To akurat nie jest moja uczennica, ale no, kierunków, jakich zaproponowałem w swojej recenzji, pociągnięcie sprawy. Jedna z najciekawszych ostatnio prac o getcie warszawskim pani Marii Ferenc. To jest opracowanie, w jaki sposób ludzie zamknięci w getcie warszawskim dowiadywali się, no co się dzieje na świecie, jakie to im dawało podstawy do myślenia i tak dalej, i tak dalej. No wybitna praca na pewno, ale w tej recenzji
uznając jakość pracy oczywiście, ja zaproponowałem pójście o krok dalej, bo nie ma jednej dróżki, którą by wiadomości nie dochodziły do ludzi zamkniętych, która by nie mogła być traktowana jako skrajna sytuacja drogi w ogóle istniejącej w tym świecie. Jak ona mówi, powiedzmy, autorka mówi o przemycaniu przez jakąś cenzurę, no to proszę, to ja mogę opowiedzieć, ale to już mówię tak no, z własnej pamięci, prawda, i z własnego doświadczenia. Są książki na ten temat, powiedzmy, pana Zbigniewa Romka. Jak myśmy przemycali przez cenzurę różne rzeczy, prawda? To trzeba razem robić, tym bardziej, że akurat na ogół sytuacje skrajne dużo mówią o mniej skrajnych, prawda? Czy powiedzmy, patrzę na profesora Mazura, ta książka, znakomita też zresztą, o no, tak zwanych, już użyję tego słowa, chociaż go nie lubię, żołnierza wyklętych, prawda, o partyzantce antykomunistycznej, powojennej. No przecież to jest bardzo ciekawy kazus w ogóle zastanawiania się nad partyzancką, zwłaszcza nad taką, która nie widzi szans przed sobą, prawda? No bo co innego, jak się prowadzi się wojnę partyzancką, no ale można oczekiwać, że przyjdzie zwycięstwo. No może my tego nie dożyjemy, ale można oczekiwać, że przyjdzie zwycięstwo. No ci niezbyt mogli tego oczekiwać. Zresztą to jest też ciekawa książka, bo, no bo właśnie autor przecież patrzy nie tylko na to, co bada, ale jest ogromnie odczytany, no powiem w skrócie, w psychologii wojowania. No już nie będę wchodził w detale. Moje pytanie kolejne będzie dotyczyło tego również doświadczenia pana profesora przez tyle lat, przyglądania się nie tylko środowisku historyków, nie tylko w ogóle akademickiemu światu, a mianowicie wiedza o przeszłości jest dzisiaj chyba tworzona, powstaje nie tylko w gabinetach historyków. Myślę, że w wielu różnych innych dyscyplinach zajmują się badaczki i badacze przeszłością z coraz chyba rosnącym zamiłowaniem. No i to zainteresowanie jest też gdzieś poza światem uniwersytetu. Moje pytanie jest takie, żeby skorzystać z doświadczenia pana profesora i z obserwacji przez tyle lat. Czy przez te lata zmieniali się adresaci, odbiorcy opowieści o przeszłości, akademickich czy niekoniecznie? Czy po prostu dzisiaj pisze się inaczej i dla kogo innego niż kiedyś? Jak pan profesor to widzi, tą opowieść o przeszłości? Jedno jest pewne, że my, historycy, straciliśmy monopol na wiedzę historyczną i czy na wiedzę. No pytanie właśnie, co tu jest wiedzą, ale na wiadomości z historii i ich rozprzestrzenianie. I to trzeba wziąć pod uwagę. No, tak jak powiedzmy pisarze i dziennikarze stracili monopol na rozpowszechnianie treści no, typu dziennikarskiego, nie potrafi tego w tej chwili inaczej powiedzieć, tak myśmy stracili, to trzeba przyjąć do wiadomości i trzeba się tylko starać nie zginąć w tym. Dalsza sprawa. Musimy przejść na historię, na tworzenie opowieści o historii strawnej dla ludzi. Przecież, no znowu nawiążę, w czasach moich studiów, właściwie należało pisać tylko dla kolegów. Już nie mówię, że w ogóle wejście w jakieś tam popularyzacje było. Nie, przepraszam, jeżeli ktoś powiedział, że odchodzi od dosłownie wykonywania zawodu, a idzie w kierunku popularyzacji, to było tolerowane. Już pisanie w gazetach to tak, no dobrze, no było tolerowane, no w tym sensie, że nikt nikogo nie zamordował za to, ale to nie było dobrze widziane, powiedzmy tak. No my musimy
przejść na ten poziom bycia zrozumiałym i dla, w cudzysłowie, wszystkich, no dla szerokich rzesz czytelników, i napisanie tak, żeby to było dla nich atrakcyjne. I no, coś takiego się dzieje, prawda? No jest ten cały zwrot literacki w historii. Mam nadzieję, że polscy historycy też w tym kierunku pójdą. Mam wrażenie, że nawiążą jakiś kontakt, utrafią, czy my utrafimy, powiedzmy tak, utrafimy w sprawy, które są dla społeczeństwa żywotne. No sukces tej ludowego nurtu, prawda, zainteresowanie ludem pracującym miast i wsi, że powiem, użyję sformułowania konstytucji stalinowsko-bierutowskiej, no zostało jakoś wyczute, chociaż nikt tego nie wyczuwał na zasadzie patrzenia w radio i zastanawiania się, słuchania radio i zastanawiania się, co by tu napisać. No ale to utrafiło w jakąś potrzebę. No i my musimy też tak trafiać. To oczywiście ma pewne, przedstawia pewne niebezpieczeństwa, że tutaj jednak od pewnych kanonów zawodu nie powinno się odchodzić. Znaczy nie można kitu wsadzać, prawda? Po drugie, jeżeli społeczeństwo się interesuje czymś głupim, no brakuje mi innego słowa, to nie jest naprawdę dowód, że my powinniśmy to popierać. Poza tym, no, wrócę do wątku, o którym już wspominałem i który jest zresztą oczywisty, no, że czasami warto pójść w kierunku, którego nikt nie dostrzega, prawda? No inaczej by żadnego odkrycia naukowego nie było, gdyby naprawdę robić tylko to, czego społeczeństwo pożąda i co można sprzedać w dużych ilościach. No, czasami przychodzi zastanowienie się, czy jeżeli się nie sprzeda prawie żadnego egzemplarza nakładu, no czy to jeszcze warto produkować. Może w niektórych sprawach trzeba przejść na inne formy techniczne nadawania, prawda? Ale tu jednak musimy utrzymać kontakt z publicznością. No właśnie chyba próbujemy też to robić w ten sposób rozmawiając. Ja teraz na chwilę oddaję głos panu profesorowi Mariuszowi. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu profesorowi za te miłe słowa na temat mojej książki. Ja przyznam, że szukałem podobnych prac na temat podziemia, czy w Ameryce Południowej, czy w Afryce, czy w Azji, ponieważ też uważam, że są to pewne zjawiska, które są ze względu na geografię, a nawet na czas bardzo zbliżone. Być może ci ludzie walczyli o różne rzeczy, natomiast zarówno sposoby myślenia, psychologia, postawy, jak i w pewnej mierze również mentalności mogą być podobne. Niestety nie udało mi się znaleźć takich prac. Pan profesor mówił o tej konieczności zbliżania się do czytelnika trochę, to znaczy pisania choćby w sposób bardziej literacki. Ja chciałbym jednak spytać o coś, co być może czytelnikowi może się nie podobać, ale jest niezwykle istotne z punktu widzenia historiografii jako nauki. Historycy zazwyczaj siadają i piszą, to znaczy mają pewien zasób wiedzy źródłowej i pozaźródłowej, mają jakieś doświadczenie, no, w starszym wieku trochę większe, w młodszym mniejsze, znają zasady warsztatu i część z nich się do nich odwołuje, część pomija je i z tym bagażem przystępują do opisywania przeszłości. I takie podejście stanowi mainstream w historiografii. Odniosłem wrażenie, czytając pana pracę, że pan profesor podchodzi czasami nieco inaczej, w sposób autorefleksyjny, to znaczy opisuje pan własny warsztat naukowy, opisuje pan metody, których pan używa, podejście do źródeł, to jest też bardzo istotne. Czy opisuje pan to, w jaki sposób powstają narracje historyczne?
I o to chciałbym spytać pana profesora. Chciałem spytać o taką możliwość przybliżenia nam tego mechanizmu tworzenia wiedzy o przeszłości. Jakie reguły sterują panem profesorem jako historykiem, których dzisiaj moglibyśmy uczyć młodych adeptów historii? Jaki jest proces konstruowania nauki? To, że tym, co ja piszę, coś widać, widać proces dochodzenia do zjawiska, to mnie cieszy. Nie jestem oczywiście w tym jedyny. Można wskazać wielu autorów w tej chwili, którzy jakby wciągają czytelnika w poszukiwanie razem. Uciekło mi nazwisko, no przykro mi, ale autor książki niedawno, francuski historyk, ale tłumaczona niedawno w ośrodku Karta na Polski, Dziadkowie, których nie miałem, uciekło mi nazwisko autora. I no to czytelnik dosłownie idzie z tym autorem, aż do tego, do sytuacji, w której autor opisuje, że gdzieś tam w Parczewie, powiedzmy, w Polsce, w Parczewie, akurat dociera, ja mogę oczywiście w tej chwili mylić nazwę miejscowości, dociera do archiwum, no czyta te woluminy, które ma przeczytać jakiś akt sądowy, gdzie występują jego dziadkowie. No dobrze, ale on ma za chwilę pociąg i musi jechać tym pociągiem, bo ma tam no, odpowiednią ilość godzin później samolot, prawda? O, Iwan Jablonka, tak, po francusku Jablonka. I ma samolot, no i to już nie sposób tego wszystkiego zawalić, prawda? Nawet jeżeli ma te woluminy akurat dane. No, czytelnik wciąga się razem z nim w ten pewien wyścig, jak w tym wypadku, czy on zdąży znaleźć te informacje, których poszukuje. To jest też droga. Natomiast ja powiem coś bardzo nieskromnego. Mną w dużym stopniu kieruje myśl. Mianowicie, staram się dużo czytać. Staram się dużo obserwować. Po prostu patrzeć dookoła siebie. Czytać gazety, no i tak dalej, i tak dalej. I z tego coś budować. To oczywiście wstyd, ale to troszkę wynika z spraw zdrowotnych. No w archiwach nie byłem już od bardzo dawna, co nie znaczy, że nie czytałem różnych drukowanych materiałów, prawda? No kiedyś chodziłem, jak wszyscy, zwłaszcza młodzi historycy, do archiwum, prawda, i miałem tam wysiedziane miejsce. I staram się coś z tego, co pozbieram na tych karteczkach i tak dalej, zbudować. Mogę potem to korygować. Na ogół piszę pierwszą wersję, a potem myślę, robię te różne karteczki. Do tego stopnia, że mam po prostu zawsze przy sobie jakiś bloczek. No i to jest... Najlepiej to zna moja żona. No. Wyciągam nagle bloczek i zaczynam coś notować, bo mi albo coś przyszło do głowy, albo widzę jakiś napis. Jeden z ostatnich tekstów, które napisałem, jeszcze nie publikowany, no mam nadzieję, że będzie, to jest tekst o muralu, który wymalowano na osiedlu, gdzie mieszkam. To jest Marymont Dolny, formalnie dzielnica Bielany w Warszawie, który wymalowano, ufundowany z tak zwanego budżetu partycypacyjnego, co było dla mnie szczególnie ważne, ponieważ decyzja została powzięta nisko. Nie interesuje, to mnie znacznie bardziej interesuje, niż decyzja podjęta, nie wiem, na szczeblu ministra kultury. Zamilczę. Już w tym momencie komentarz.
I to jest mural o powstaniu warszawskim. Fantastyczny. Tak nawiasem mówiąc, historycy warszawscy się dzielą, przynajmniej z tych, których ja znam, się dzielą na dwie kategorie teraz. Tych, których już zaprowadziłem do tego muralu i tych, których jeszcze nie zdążyłem zaprowadzić. No, kiedyś panowie, mam nadzieję, czy państwo, przepraszam, mam nadzieję, obejrzą ten artykuł, a może jeżeli przyjedziecie, to naprawdę zaprowadzę was do tego muralu, bo warto. To jest, zresztą się nakłada na moje wcześniejsze obserwacje o tym osiedlu, również o myśleniu o historii na tymże osiedlu, czyli dosłownie no, pod ręką, no, mijam te miejsca, prawda, codziennie, czy prawie codziennie. No mniej więcej tak, no. Tak usiłuję to zbierać i tak usiłuję to pisać. No. Śmiałem się kiedyś, że na szczęście żona moja zna już te moje dziwactwa i też ma jakiś tam bloczek i ołówek, no bo już jak kiedyś weszliśmy na Świnicę, teraz już bym nie wchodził, ale kiedyś jeszcze naprawdę wchodziłem. Teraz to Krupówki są głównym szczytem tatrzańskim dla mnie. Jak żeśmy kiedyś weszli na Świnicę i ja coś chciałem zapytać i nie miałem akurat tego bloczka, to ona miała. No a bez tego to trzeba by na ponownie wchodzić na Świnicę, prawda? No genius loci czy coś takiego. Dziękuję bardzo. Czy pani profesor Agnieszka Kolasowa chciałaby jeszcze zapytać? O tak, chciałabym, bo jeśli pozwolą panowie, mam dwa pytania, przy czym to drugie, jeśli można, to chciałabym jako ostatnie, może trochę nieoczekiwane, zadać. Ale najpierw to pierwsze. Mianowicie, panie profesorze, zajmuje się pan przeszłością, zajmuje się pan profesor teraźniejszością, bo taki jest też tytuł niedawno wydanej książki o teraźniejszości, przeszłości i przeszłości w teraźniejszości. A ja Niechcący chcę. wyszło podobne do Dorożkowskiego, ale to naprawdę przypadek. Ale ja chcę zapytać o przyszłość, tą jeszcze Przyszłość, jeden. tak? Tak, O o to, śmierć. co. O to, co będzie. Tak. Chcę zapytać, bo tutaj, jak słucham już właściwie rozmowy też panów, no to pojawia się takie przekonanie, że taka droga właśnie komparatystyczna, takie możliwości porównania różnych ustaleń o polskiej przeszłości na tle właściwie globalnym. To jest jeden z takich tropów, który mi przychodzi do głowy, ale może wcale nie jedyny, na pewno nie jedyny. No właśnie, jak pan profesor widzi, jakie są te ciekawe, wartościowe drogi, przyszłe drogi rozwoju historiografii w Polsce? No albo nie wiem, czy koniecznie trzeba dodawać jeszcze ten określnik, prawda? Po prostu historiografii na przyszłość. Jak to pan profesor myśli? Po pierwsze, właśnie patrzenie na tle znacznie szerszym niż sama historia Polski. No, mam na swoim sumieniu, wybaczam, że pan profesor nie wymienił tego, książeczkę pod tytułem Zupełnie normalna historia. Taki, no to trudno powiedzieć, że to podręcznik, taki esej o historii Polski. Zupełnie normalna historia, teraz zresztą też coś podobnego wyszło, prawda? Znaczy innego autora, zewnętrznego autora. Bardzo dobrze. I więc dlaczego tego nie badać na szerszym tle? Nie jesteśmy wyjątkiem. Nie byliśmy ani wyjątkowymi bohaterami w historii, znaczy byli w narodzie polskim, jak w każdym wielcy bohaterowie. Ale no, naród żył no, w bardzo różnych sytuacjach i naprawdę nie wszyscy się zapisywali do armii bohaterów, prawda? Nie byliśmy też narodem zbrodniarzy. Nikt wprawdzie tak nie mówi. Naprawdę nikt tak nie mówi, ale część naszych współobywateli uważa, że inni tak
mówią, prawda? Nie, no, były to bardzo różne sytuacje i bardzo różne reakcje na różne sytuacje, więc należy to badać razem, nie mówiąc o tym, że mnie naprawdę bardziej interesują zjawiska niż konkretna narodowa historia, prawda? Tutaj są rzeczy, no, zdumiewające podobieństwa. No przecież naprawdę można bardzo dużo mówić o podobieństwie polskich Żydów i polskich chrześcijan. No naprawdę jest bardzo dużo podobieństw w historii, tak samo jak między Polską dzisiejszą w swojej polityce historycznej, a Izraelem ze swoją polityką historyczną, tak samo jak z różnymi reakcjami na całym świecie w sprawach rewizji historii, prawda? To jest coś zdumiewającego. Reakcje w Polsce na, dajmy na to, książkę Grossa, no żeby wziąć taką symboliczną książkę, prawda, Jana Tomasza Grossa o Jedwabnym, jak teraz, nie teraz, już parę lat temu, przepraszam, w Izraelu, na to, co jeden z historyków izraelskich, nie przypomnę sobie w tej chwili nazwiska, odkrył z ciemnych stron izraelskiej wojny o niepodległość, o czym nikt nie chciał ani mówić, ani tym bardziej słyszeć, prawda? Dalsza sprawa, która wydaje mi się istotna, chociaż sam nie jestem w tym mocny, sprawa cyfryzacji zasobów i opracowywania pewnych tematów, która stanie się możliwa w związku z cyfryzacją. W tej chwili, dosłownie niedawno, czytałem i recenzowałem pracę pani Błoch. Przepraszam, to się chyba wymawia Błoch, no bo ciągle mi się myli to, co, jak ona mówi o sobie i to, jak się pisze, prawda, w mailu, Bloch trzeba napisać, prawda, o niewolnictwie w Brazylii. Otóż ja z niewolnictwa w Brazylii robiłem pracę doktorską. A propos, wspominałem tam już wtedy, 68 rok obrona, o tym, że widzę podobieństwo chłopów pańszczyźnianych i czarnych niewolników. No dobrze, jak ja robiłem swoją pracę doktorską na ten sam właśnie temat, o czarnych niewolnikach w Brazylii, no to zrobiłem, co mogłem. Znaczy, pojechałem do Paryża, to już i tak było nie takie częste, prawda? Nie, no, nie na co dzień się, nie co dzień się jeździło do Paryża, prawda? Wtedy i znalazłem materiały drukowane, no i tak dalej. Na swój czas była to niezła baza źródłowa. Pani Bóg w tej chwili uczestniczy w całej grupie, która pracuje nad tymi czarnymi niewolnikami. Są skomputeryzowane, no. Nie wiem, już nie będę, no, poczynając od archiwum lizbońskiego, prawda, ale tych archiwów znacznie więcej jest skomputeryzowanych. Jeżeli nawet nie skomputeryzowane dosłownie, nie zdigitalizowane dokumenty, to one są tak skomputeryzowane, że przynajmniej wiadomo, czego szukać, no i tak dalej, i tak dalej. I tutaj to przebadanie jest znacznie możliwe szersze. Proszę. Trzymajmy się niewolnictwa. Dam przykład inny, już dosyć dawny, ale to też pokazuje, że może nie z własnej winy, może po prostu taki jest świat, jesteśmy jakoś zacofani. Książka, tylko to są dwa tomy i tu nieprzypadkowo to jest podzielone na dwa tomy, Fogla i Engermana o niewolnictwie w Amerykach. Tym razem to w Ameryce, przepraszam, to właśnie w północnej, a nie we wszystkich Amerykach. Co oni zrobili, żeby przebadać nowym, świeżym okiem niewolnictwo w Amerykach? W Ameryce, przepraszam. Oni dotarli do materiałów wyjściowych spisów ludności z kolejnych, no ja sobie oczywiście nie przypomnę lat, kiedy były robione w Stanach Zjednoczonych spisy ludności, prawda? I
powrzucali dane z tych wyjściowych materiałów, no z tego, co my wypełniamy, no nie wiem, przy każdym spisie ludności, prawda, i o czym potem nikt już nie pamięta, bo to idzie do zagregowanych liczb. Oni to wszystko powrzucali na komputery, no żeby tak w skrócie powiedzieć, prawda? I no, to pozwoliło na zupełnie inne, nowe spojrzenie na niewolnictwo. Tak a propos, inne niż w chacie wuja Toma. Ale to nie znaczy usprawiedliwienie niewolnictwa, bo niewolnictwo jest zjawiskiem złym z natury rzeczy. Było wspaniale, prawda? Ale to jest obraz jednak inny niż zarysowany na fali ruchu abolicjonistycznego w chacie wuja Toma. Przykładowo oczywiście wymieniam książkę, tak? Najbardziej znana. To jest drugi kierunek. I trzeci to jest właśnie połączenie z innymi naukami, bo to dalej tak nie ma sensu. I to się wiąże też z dydaktyką. Tej książce, którą była Pani uprzejma wymienić, w tej ostatniej, Historia w teraźniejszości, teraźniejszość w historii. Jestem bardzo wdzięczny przeglądowi politycznemu gdańskiemu, że zechcieli to wydać. Jest taki mój artykuł o nauczaniu historii. I tam daję taki przykład, co ja bym robił, chociaż może dobrze, że tego nie robię, gdybym był nauczycielem historii, no, w liceum. Bym zaczął dyskusję, czy powstanie warszawskie było sensowne, czy nie było sensowne. I jest oczywiste, że odpowiedzi konkluzywnej nie będzie, dopóki ludzie się w ogóle tym będą interesować, prawda? Ale ważniejsze jest dla mnie to, żeby uczniowie wyszukali argumenty, no, na jedną i drugą, za jednym i drugim, prawda, stanowiskiem, niż żebym ja powiedział z ambony, jeśli mogę tak powiedzieć, prawda, z katedry, czy tam za stołu nauczycielskiego, było lub nie było, tak? Takie bym zagranie, bym coś takiego zrobił. Bym poprosił ucznia, żeby się wcielił w rolę generała Bora Komorowskiego z jego zasobem informacji, chociaż pytanie, czy nie powinien mieć lepszego w przeddzień wybuchu powstania. No tam 2 dni wcześniej podjęto tą decyzję, zdaje się, prawda? I bym zapytał ucznia, czy ty byś podjął decyzję o powstaniu, prawda? No to jest w moim przekonaniu sposób nauczania historii, a nie odklepanie kursu od starożytności do dzisiaj, a zresztą do dzisiaj, czy nawet do wczoraj, to już nie starcza na ogół nauczycielowi czasu i potem trzeba robić jakiś taki hit, który w moim przekonaniu też powinien być właśnie pokazywaniem alternatyw, pokazywaniem granic możliwych wyborów, prawda? No bo jest jeszcze odpowiedź, że nie było dobrego rozwiązania. To też jest możliwość, którą zresztą znamy z różnych sytuacji życiowych, czy możemy znać, no obyśmy nie musieli znać, tak? No, jest taka śliczna scena. Chyba przez wnuczkę Różewicza, poety, zapamiętana. Mianowicie zadzwonił u nich we Wrocławiu telefon. Różewicz odebrał. Pan Różewicz, tak. Czy pan jest tym Różewiczem, który napisał kilka wierszy? Tak zdarzyło mi się. Proszę pana, bo mnie za karę pani polonistka kazała napisać wypracowanie na temat tego, co pan chciał powiedzieć w wierszu. No ja oczywiście nie pamiętam tytułu.
Może mi pan powiedzieć, co pan chciał powiedzieć? Milczenie jest na temat tego, co odpowiedział Różewicz. Natomiast wnuczka mówi, że potem stał tempo przed tą słuchawką, przed tym telefonem. I z jednej strony był pełen przerażenia w kierunku nieznanej mu oczywiście nauczycielki, a z drugiej strony pełen podziwu dla tego chłopca, który widać był taki no, inteligentny i przebojowy, że odnalazł jego numer. Wtedy były jeszcze książki telefoniczne, prawda? I do niego po prostu zadzwonił. No, no to, ale to jest dla mnie właśnie przykład no, najgorszego możliwego nauczania historii. Rzekłem. Nawiązując do tego, co pan profesor przed chwilą powiedział, czyli do techniki pewnej, trochę ironicznie spytam o tę przyszłość historiografii. Z pewnością dostrzega pan ją również w cyfrowości. Już nie w telefonie, natomiast Tak. choćby w filmie, czy choćby w takich platformach jak my dzisiaj, na której rozmawiamy. Czy mógłby pan profesor się ustosunkować do tego? Jestem pełen uznania dla waszych inicjatyw. Waszej katedrze czy zakładzie, nie pamiętam nazwy, ale wokół tej, tego, co usiłujecie robić, prawda? Nowych form wyrażania treści historycznych. Bardzo mi się podoba na przykład, kto to robił, na pewno Traba i czy nie pan Witek. Odczytywanie historycznego krajobrazu, prawda? Czy odczytywanie historii z krajobrazu? No tak, oczywiście, no. I trzeba rozszerzyć bazę źródłową i trzeba rozszerzyć formy, które uznajemy za nie za wypowiedź jakichś tam amatorów koniecznie, prawda? Powiedzmy film historyczny, ale uznajemy za wypowiedź z zakresu, pełnoprawną wypowiedź z zakresu historii. No przecież Wajda był wybitnym historykiem. No możemy się w czymś nie zgadzać oczywiście, tak? Ale to był wybitnym historykiem, co zresztą w monografii o nim jako historyku, prawda, jeden z naszych kolegów znakomicie pokazał, tak? Natomiast tutaj są pewne kłopoty. Czy ja wiem? No, co, będziemy przyjmować dyskietki jako prace historyczne. No można przekonać archiwum uniwersyteckie, że to też jest materiał i można tak archiwizować pracę magisterską z historii, prawda? To jakoś się da zrobić. Ale no to wymaga dosyć dużo jakiejś takiej pracy koncepcyjnej, jak to wszystko zorganizować. Czy za scenariusz wystawy muzealnej mamy dać doktorat? Nie mówię z muzealnictwa, czy tam z historii sztuki, prawda? Ale z historii. No, musimy dyskutować. Nie wiem. Poza tym się trochę boję też takiej rzeczy, ale to już trochę ze względu na widzów, a nie ze względu na stosunki w naszym zawodowych historyków środowisku. Niektóre z tych wystaw, tych, no nie wiem jakich, no ale niektóre z wystaw, powiedzmy tak, czy muzeów są organizowane w taki sposób, żeby doprowadzić do jednego, jedynego wniosku. Jak Muzeum II wojny światowej, organizowane zresztą przez mojego ucznia, wspominanego już profesora Machcewicza, no, usiłowało pokazać rozważania historyczne jako rzecz otwartą, sprawy jako pewne problemy i usiłowało pokazać ciągłość pewnych spraw aż do dzisiaj, no do wtedy, kiedy to się skończyła ta zabawa w tym muzeum, prawda? To oczywiście napotkało wiadome opory, a sprawa w sensie sądowym się ciągnie chyba do
dzisiaj zdaje się, że oni złożyli już wniosek o kolejną rewizję, nie pamiętam. Tak samo zresztą jak inny mój uczeń, profesor Stola, przegrał w Muzeum POLIN, bo chciał pokazywać różne ciągłość różnych spraw do dzisiaj, prawda? No więc tu się mogą zacząć spory znacznie większe niż wokół jakiejś książki. No bo jakaś książka, no dobrze, też trzeba zdobyć pieniądze na wydanie, albo mecenasa jakiegoś, no, albo dobroczyńcę. Ale no, muzeum i film to już są jednak duże pieniądze. To nie pójdzie tak, że ja sobie coś wymyślę i zrobię, prawda? Dalej, no, tu mogą być takie no, rzeczy bardzo wątpliwe, no naprawdę, właśnie jeśli chodzi o to, do czego prowadzimy czytelnika. Dam Państwu przykład z tym, że on może nie być aktualny. Dwa przykłady dam muzealne. Kiedyś, ale to wiele lat temu, oglądałem Muzeum Diaspory na Uniwersytecie w Tel Awiwie. W Tel Awiwie jest kilka uniwersytetów, ale na uniwersytecie, który się nazywa Uniwersytet Tel Awiwu. I tam było mnóstwo nowoczesnych urządzeń, pokazywane kolejne sytuacje Żydów w diasporze i trzeba było wybierać różne możliwości, które przed tymi ludźmi stały, prawda? No bardzo różne. Dobra, tylko jakiej drogi kolejno byśmy nie wybierali, to jedyna szczęśliwa prowadziła do Izraela. Prawda? No dobrze, no ja rozumiem, człowiek ma prawo mieć takie stanowisko. No cały ruch sionistyczny miał i ma, no jeżeli uznajemy kontynuację, takie stanowisko. No ale jako historyk chciałbym pokazywać też inne wybory. No naprawdę, no nie, przepraszam, tu powiem coś, co może razić, ale no naprawdę. Nie zawsze inne drogi prowadziły do nieszczęścia, no, przy całej wiedzy o wielkości nieszczęścia, prawda? No, ale mówimy nie tylko o jednym kontynencie też. A teraz drugie przeciwieństwo takiej wystawy nakierowanej, przy czym podkreślam, to jest wrażenie sprzed jakichś 2 lat. Od 2 lat tam nie byłem. Muzeum Duszpasterstwa Wojskowego. Nie wiem, czy Państwo w ogóle wiedzą, że w stolicy naszego kraju jest takie muzeum. Pójdźcie tam. To jest w katedrze polowej Wojska Polskiego, prawda, na Placu Krasińskich, naprzeciwko Pomnika Powstańców. O, pomnik ten Powstańców mógł być też, jest tematem, który bardzo lubię. No ale zostańmy przy tej katedrze. Tam jest w podziemiach. Czym podkreślę jeszcze raz, wrażenia są sprzed 2 lat mniej więcej. No, przy nie chodzę tam codziennie, żeby oglądać. Jest muzeum pod katedrą, pod nawą główną, no powiedzmy tak. I jest o 6 milionach Polaków zamordowanych w czasie II wojny światowej. Cieszę się, że Żydzi zostali uznani za Polaków w tym sensie, że obywateli polskich. No cieszę się, no sam tego zawsze chcę. Ale opowiedzieć o 5 latach okupacji, nawet w Muzeum Duszpasterstwa Katolickiego, opowiedzieć o 6 latach okupacji, opowiedzieć o 6 milionach zamordowanych i nie wspomnieć o Holokauście w Warszawie, w ogóle w Polsce i w Warszawie, to trzeba jednak umieć. Prawda? No i a jeszcze, jak Państwo już wejdą do tej katedry, to przyjrzyjcie się też tablicom, które tam są na ścianach. One są, niektóre z nich przynajmniej są bardzo ciekawe. No tyle. Pani profesor? Jeżeli nie ma innych pytań,
Jak mam takie na końcu, ale ono właśnie jest zwykle pytaniem właśnie kończącym, dlatego. Czy będzie dobrze, czy źle, tak? Pani profesor, w takim razie jedno jeszcze pytanie ode mnie. Przed końcem. Bo my zajmujemy się w tym momencie cały czas nauką i opowiadamy o nauce, a ja chciałbym troszkę wyjść, trochę zmienić temat i wrócę do tego spotkania z Uniwersytetu Warszawskiego, gdy jeden z prowadzących poprosił, żeby ręce podnieśli ludzie, którzy pisali u pana profesora Marcina Kuli prace magisterskie bądź doktorskie. Nagle się okazało, że to jest kilkadziesiąt osób. Przyznam, że mnie to zdziwiło, dlatego że okazało się, że ludzie, którzy przecież większość z nich, czy część z nich nie pracuje zawodowo jako historycy w tym momencie, natomiast uznali, że skorzystają z okazji, żeby spotkać się po tych kilku, czy czasami kilkunastu latach, jako byli magistranci pana profesora, żeby posłuchać go, żeby uścisnąć rękę, i zrobiło to na mnie bardzo dobre wrażenie. I stąd moje pytanie, gdy czyta się Pana teksty albo teksty gdzieś wokół Pana, to okazuje się, że bardzo często nawiązuje Pan właśnie do studentów, do ich rozwoju, do rozumienia przez nich historii, ale także skupiłby się Pan, czy pracował Pan na tym, żeby wydawać ich pracę. Ta seria, o której Pan przed chwilą wspomniał, czyli w krainie PRL, również jest tego dowodem. Chciałbym o to spytać, o Pana podejście do studentów, do własnych doświadczeń z nimi, o to, czy według Pana profesora zmienili się studenci w ciągu ostatnich kilku dekad, a może o jakieś rady dla ludzi prowadzących seminaria, w jaki sposób uczyć, żeby później zasłużyć na taką samą wdzięczność jak Pan profesor. Proszę pana, tych magistrantów jest, znaczy magisterium u mnie zrobiło, jeżeli dobrze w tej chwili pamiętam, 121 osób. Wszystkie mam je spisane. Z tym, że niektóre podniosły dwie ręce i tam, no powiedzmy, parę trzeba by odliczyć, bo zrobiły dwa magisteria na historii i na socjologii, gdzie zostałem zaproszony, przepraszam, jako kierownik pracy magisterskiej, prowadzący pracę magisterską. No tak to wynikało z jakichś tematów, czy powiem czego. Teraz, troszkę na ten temat mógłby pan sobie sam odpowiedzieć, ponieważ pan był też obiektem moich działań pedagogicznych. Jeżeli dobrze pamiętam, no mówię w tej chwili z pamięci, ale też mam zapisane, mogę sprawdzić, robiłem chyba recenzję pana pracy doktorskiej, nie? A habilitacyjnej, nie? Też, tak. Nawet pamiętam obydwa obiady po doktoracie i po habilitacji, i nawet panu powiem, że po obiedzie, po habilitacji, jak wsiadłem w pociąg, to jechałem potem do Warszawy przez, nie wiem, 10 godzin, bo gdzieś tam trakcję elektryczną zniszczono. No, ktoś skradł po prostu druty, chociaż nie wiem, jak to się robi pod napięciem. I może dlatego tak dobrze zapamiętałem, ale zapewniam pana, że nie tylko dlatego. Teraz, dlaczego? To jest bardzo trudno odpowiedzieć, dlaczego coś się robi. W ogóle mogę powiedzieć, no dlatego, że ci magistranci byli sympatyczni i tacy się trafili, z którymi warto było pracować. No to też jest odpowiedź, nie? Chociaż przyznaję i to już mówię poważnie w tej chwili, stałem na stanowisku, że jeżeli ktoś jest przyjęty na studia, no i w tym wypadku przyjąłem go na seminarium, bo no niestety wszystkich nie mogłem przyjmować, którzy się zgłaszali, no bo to było po prostu no fizycznie no niemożliwe, no to już mam go doprowadzić do końca, no chyba że ucieknie w międzyczasie i w ogóle zniknie z mojego pola widzenia, no to już wtedy rady nie miałem. I za jakieś swoje sukcesy ważne pedagogicznie uważam nie to, że jakiś, którzy napisali najlepsze prace i nie wiem, są dzisiaj na szczytach hierarchii naukowej, to nie to uważam za swoją największą zasługę, ale to, że może paru
no, którzy mieli trudniej po prostu z jakichś powodów. Pomogłem, a paru powstrzymałem przed, no, pospolicie się mówi, położeniem lachy, prawda, przed zniknięciem właśnie. Teraz. Ja znajdowałem jakąś przyjemność w tym kontakcie ze studentami i prowadzeniem tych prac. Okropnie nie lubiłem egzaminować i okropnie nie lubiłem stawiać stopni. Zresztą, jak studenci robili, bo nawet na pierwszym roku, prawda, jak prowadziłem zajęcia, to starałem się, żeby, no, żeby oni dużo pisali, jakieś takie eseje, no, z tygodnia na tydzień, jakiś taki nieduży tekst, to nie stawiałem stopni, tylko pisałem jakieś opinie pod spodem. No krótkie, bo krótkie, prawda? Chcieli rozmawiać, no to przychodzili do mnie, no, w związku z tym, co napisałem. Ale jakby wchodziłem z nimi w jakiś taki dosyć bezpośredni kontakt. Z wieloma mam zresztą kontakt do dzisiaj i to nie tylko właśnie z tymi, którzy weszli na szczyty hierarchii naukowej. Zresztą no dosłownie wczoraj, zdaje się, w tych dniach miałem no, taką specyficzną przyjemność, bo to jest przyjemność. No, przyszedł do mnie, ja powiem chłopak, no ale on już dawno nie jest chłopakiem, prawda, który był moim studentem, że kupił moją książkę i chce dać no, jakiś taki prezent końca roku nauczycielowi historii swojego syna, czy ja mogę napisać dedykację dla tego nauczyciela historii. No więc no, widać, ma dobre wspomnienia ten człowiek, który już dawno nie jest chłopakiem, tylko no, poważnym ojcem, prawda. To są przyjemności. Dlaczego tą serię zacząłem robić? Bo ja jestem głęboko przekonany, że trzeba pracować po coś. Oczywiście pracujemy wszyscy dla oświecenia ludzkości, no to jest jasne, prawda? Jeżeli ona się da oświecić. Ale taką zabawę, że się pisze, nie wiedząc, czy coś z tego będzie i nawet nie ma się żadnych perspektyw. No przecież to, co ja piszę teraz, o tym wspominałem, o tej roli społecznej, to ja naprawdę nie wiem, czy mi się uda opublikować, ale to ja już sobie mogę pozwolić. Ja sobie piszę, bo już mam, nie wiem, odruch. No tak jak niektórzy mają odruch narkomański, tak ja mam grafomański może. Ale chciałem stworzyć tym studentom no i jakąś taką perspektywę, że na coś ich praca będzie służyć. I że będzie służyć bardziej niż w archiwum uniwersyteckim, gdzie te prace, no mam nadzieję, że trwają, prawda? Ale może no kto pójdzie? To już musi być zupełnie wyjątkowa sytuacja, żeby ktoś odszukał pracę magisterską danego studenta czy na dany temat sprzed lat. No owszem, pracę wybitnego polityka sprzed lat, no to ktoś tam odszuka kiedyś, chociaż archiwum może powinno to zastrzec. Ale tak, no to przecież od, jak się... To... Chciałem stworzyć sytuację, że studenci wiedzą, że nie pracują tylko na do wyprodukowania tekstu na makulaturę w sumie, nawet jeżeli ta makulatura będzie zachowana. No prawda, że mogłem się tym inspirować na przykład, w tym inspirować na przykład postępowaniem Ignacego Zaksa, to był kierownik tego zakładu, w którym zaczynałem pracować po studiach przy SGPiS-ie i uniwersytecie, który stworzył taki powielany biuletyn, to się nazywało Prace i materiały tego zakładu, i on go stworzył w dużym stopniu po to, żeby pracownicy właśnie gdzieś mogli publikować, no gdzieś się ten biuletyn rozejdzie, no według listy był zresztą rozsyłany, no to ktoś to przeczyta, w każdym razie my będziemy mieli poczucie, że dla kogoś pracujemy. Potem historia serii była taka, że jak
na zasadzie pójścia do, już nie pamiętam skąd znajomego wydawnictwa Trio, tam nie wiem, zaniosłem dwie czy trzy kolejne prace magisterskie, które wyszły osobno jako takie, prawda? No to chyba wydawnictwo mnie zaproponowało, no zapytało mnie, czy może by z tego zrobić serię? Jak najbardziej. Potem zaczęliśmy się zastanawiać, jaki tytuł. Ja zaproponowałem PRL, na co chyba profesor Dębicz, no niestety już nie żyjący geograf, latynoamerykanista, zaproponował, że lepiej w krainie PRL. Czy on się opowiedział za tą wersją w krainie PRL? No już nie mam takiej pamięci, żeby wszystko pamiętać. Potem zresztą mi zarzucano, czy dla mnie to jest naprawdę nieznana kraina. Dla mnie jak najbardziej znana. Ja naprawdę nie udaję ani przez chwilę, że się urodziłem w 89 czy 90 roku. To by się zresztą nie udało nikogo przekonać do tego. Ale dla tych studentów, którzy pisali, prawda, no to w coraz większym stopniu naprawdę była kraina nieznana. No nawet jak się urodzili jeszcze w PRL, to co oni pamiętali, prawda, z tego PRL? No coś tam z podwórka może, tak. Potem powstał pewien problem, bo żeśmy zaczęli przyjmować do serii również prace dotyczące innych krajów demokracji ludowej, używam terminologii ówczesnej, prawda? No to nie mogło być w krainie PRL. No więc zrobiliśmy z tego w krainie KDL, w krainie już kraju demokracji ludowej, no coś takiego. Tam było te niebieskie tomy, bo trzeba było zmienić też kolor, żeby się czymś odróżniały. Czy ja wiem, czy seria była dobrze przyjmowana? Na pewno była lepiej przyjmowana poza ścisłym środowiskiem historyków i nie miałem poczucia, żebym zyskiwał takie wielkie wsparcie duchowe, już nie mówię o pieniężnym. Pieniężnym to niektóre książki zdołały nawet uzyskać coś z wydziału. Ale nie miałem takiego poczucia wielkiego wsparcia. No bo to jak to można publikować prace magisterskie? Myślę, że było też trochę w tym zawiści, prawda, że jednym się udało tam dopchać, innym nie. Żeby była jasność, jak to ruszyło, ja przyjmowałem nie tylko swoich uczniów, no chociaż oczywiście bardziej wiedziałem o tych pracach robionych przez moich uczniów, no ale nijakiego takiego Mariusza Mazura też tam przyjąłem, prawda, do tej serii i bardzo się cieszyłem, chociaż dobrze pamiętam, że powiedziałem panu, że tak grubej książki, jak pan napisał pracę doktorską, to przy najlepszej woli ja nie upchnę w tym i, że tak powiem, drugą część tej pracy zaniósł pan gdzie indziej, w tej chwili już nie pamiętam gdzie, prawda? Dziękuję bardzo, pani profesor. Jeżeli rzeczywiście zmierzamy ku końcowi, to jeśli pan profesor pozwoli, tak zwykle w takich z perspektywy socjologicznych rozmów czy wywiadów, w takich sytuacjach, aż prosi się zadać o takie końcowe i zamykające w pewnym sensie pytania. Mianowicie, jak ja i profesor Mazur zadawaliśmy różne pytania. To były te pytania na tematy, które nam przychodziły do głowy, kiedy mówiliśmy o pana profesora drodze naukowej, dorobku i przemyśleniach. Może przy okazji tej rozmowy i różnych wątków, które się pojawiły, pojawiły się też rzeczy, które nie wybrzmiały, o które myśmy nie zapytali, ale jakby obudziły się panu profesorze skojarzenia czy myśli przy okazji. I to jest to moje ostatnie pytanie, które chciałam zadać. Po prostu, czy było coś, co gdzieś przy okazji z boku pojawiło się tej naszej rozmowy i może warto, żeby wybrzmiało? Dobrze, więc niech wybrzmią takie rzeczy. Jestem pełen uznania dla portalu o historię. Drugie, jestem pełen uznania w ogóle dla waszej, myślę o historii UMCS-u, prawda? Dla waszej inicjatywności. W końcu no naprawdę no nie siedzicie tylko na krzesłach, prawda, że nie powiem tego ostrzej.
Coś szukacie jakichś nowych form. Cieszę się z ulokowania u Was, czy z wylansowania przez Was nagrody imienia Giedroycia, no bo to jest jednak, to się liczy. I po pierwsze, no cieszę się, że to popieracie, a z drugiej strony, no, nie ma co ukrywać, no takie inicjatywy przyciągają też, no wam ułatwiają, prawda, jak stajecie się, jak wychodzicie trochę, no, z własnego ogródka, prawda, oby tak dalej. Teraz dalsza sprawa. No przecież nie ja będę wam mówił o tym, że w Lublinie jest, czy był ten zastarzały problem pól UMCS, prawda? Te dwie uczelnie. No przecież UMCS nieprzypadkowo został zlokalizowany akurat w Lublinie, prawda? Tam w zamierzchłych, ale dla mnie nie do końca zamierzchłych czasach, prawda? No, cieszę się, że UMCS ma teraz, no, pozycję taką jak inne uczelnie. Zresztą warto by było też zrobić jakąś porównawczą historię uczelni różnych w Polsce. No już macie, historię UMCS-u robił u was pan Kruszyński. W Łodzi jest monografia pani profesor Zysiak. O Politechnice Gdańskiej zrobił doktor Abryszeński, chyba nie mylę, chyba nie przekręcam nazwiska, czy doktorat zrobił, już nie pamiętam, czy to jest wydane. I no tak warto by kontynuować. W końcu to jest jakieś zjawisko łącznie z tymi uczelniami, których fala przyszła w 1989 roku i z których część padła, no ale część została i oby jak najlepiej im się powodziło. Zresztą jeszcze ja teraz zakończę takim zdaniem, że mam z dwiema uczelniami kontakty, no, bliższe niż takie zupełnie okazjonalne. To jest UJ i UMCS. Kraków i Lublin, no, mniej więcej tak, prawda? Nie mniej więcej, no to tak jest. I cieszę się, no, że to nie tylko jakby przymus dla mnie, ale że sprawia mi przyjemność oraz sprawiła mi przyjemność ta rozmowa. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy. Dziękuję również panu profesorowi Marcinowi Kuli za to, że podzielił się z nami swoim doświadczeniem, swoimi refleksjami nad przeszłością, teraźniejszością i przyszłością. Dziękuję również pani profesor Agnieszce Kolasie-Nowak za to, że uczestniczyła w tej dyskusji, za ciekawe pytania. Dziękuję profesorowi Piotrowi Witkowi za to, że zrealizował tę naszą dyskusję. No i zapraszam państwa na dyskusję z mistrzami kolejne.